Cześć i czołem rodacy, witajcie ponownie na moim kanale. Jak widzicie, my znowu kampingujemy. Przyjechaliśmy tutaj niedaleko, pół godziny od domu znowu, do Georgetown. Już byliśmy tutaj kiedyś nad tym jeziorem, pokazywałem wam, żeśmy hajkowali do takiego wodospadu. Tylko że byliśmy po drugiej stronie, a teraz jesteśmy gdzie indziej, bo tu jest trzy inne, tak jak mówiłem kiedyś. No i żeśmy tu przyjechali z tego powodu, że chcieliśmy odpalić łódkę. No ale jak ostatnio wam mówiłem, znaczy nie mówiłem, bo jak mieliśmy ten sprzedaż garażowa, mówiłem, że zmieniam baterię, no ale zmieniłem i nie odpalił. Więc zawiozłem go do mechanika, no i pompa od benzyny mi nie chodzi, więc nie mogłem go zapalić. Zostawiłem go mechanika, mechanik na razie nie ma części, więc, a już camping był rezerwowany. A właśnie tylko z powodu tego, żeśmy przyjechali tutaj, bo jest jezioro otwarte, jest 90% wody, więc takie buty, no. Ale nic, mamy kajak, mamy taką matę, więc już byliśmy tutaj od czwartku, a dzisiaj jest piątek. Wczoraj dojechali do nas znajomi, żeśmy wzięli matę, rozwinęli nad jeziorkiem, posiedzieli sobie, później wieczorkiem ognisko, no i tak do chyba się wszyscy rozjechali o drugiej, także spoko było. No i co, moi drodzy, witajcie nowego członka rodziny. To jest Teddy. Żona chciała mieć małego pieska, żeby mógł jej na kolankach siedzieć, więc znalazła takie coś. No i jest. Dzisiaj był u lekarza, dostał pierwsze zaszczyki i trochę wymiotuje, więc daliśmy mu Benedryl, bo ten lekarz mówi, że może jest, ma alergię, więc takie buty. 2 miesiące dopiero ma, jest, waży 3 funty, a ma by ważyć 11, także tu jest Pomeranian Mix, także halo, halo. Ja wam pokażę, co żeśmy nowego mamy, także zaraz przyjdę. Patrzcie na nas, nasz setup. W ostatnim kampingu były takie ludzie, co mieli właśnie psy i mieli tam właśnie taki płot i sobie chillowali w środku, nie musieli się martwić, że pies im gdzieś ucieka, czy musi on być na długiej smyczy. Także myśmy odgapili od niego, kupili, rozstawili, także spoko, tam jest bramka, można przejść i tu jest jeszcze więcej tych paneli, także to można powiększyć sobie. Także wczoraj, jak żeśmy zaczęli, to psy chcieli tutaj siedzieć cały czas, bo było chłodniej, to mówiliśmy, że może całe to obrudzimy, ale później zaczęli wchodzić tu i tu, więc i na kolanach cały czas ten mały był, także spoko. Także, moi drodzy, tu macie kajaczek, a tu właśnie jest ta mata, o której mówiłem, żeśmy to rozwinęli i siedzieli sobie fajnie nad jeziorkiem. Także taką chciałem tylko powiedzieć, pokazać jak. A się przyjadę i pokażę wam, jakie ludzie mają różne rzeczy tutaj. Nawet przywieźli, niektórzy przywieźli swój basen taki mały. Niektórzy przywieźli wodne te ślizgawki. Także przyjadę się, pokażę wam. No i więcej co? Może jutro, jak pójdziemy na kajak, to wam pokażę tam. Dobra, do zobaczenia. A za czym pojadę, no pokażę naokoło, no to tutaj mamy zejście właśnie do jeziorka. O, proszę bardzo, już jest jeziorko. Jeszcze parę miesięcy tu wody nie było. Także tam schodzimy, tutaj i można zejść do wody. Także spoko, bliziutko. Tak, kiedyś mówiłem, że my lubimy te zadaszenia fajne tutaj. Właśnie dużo można. Duże jest. Tam idzie moja następna zguba. Dobra, idę się przejechać na koło. Dobra, moi drodzy. Jedziemy. My jesteśmy camping numer 112. Już jest godzina 20.
No, mówię wam, że w dzień to jest, to było straszna masakra, gorąco. Nie chciało się nam nic robić. Dopiero żeśmy po godzinie 16 wyruszyli. I teraz się ochodziło. Wiatr taki przyszedł, bo nie wiem, czy wiecie. Znaczy, huragan jeszcze nie jest tutaj, ale idzie do nas huragan. Właśnie był w Jamajce, teraz w Meksyku. No i teraz się zrobił huragan. Bo jak już przeszedł przez Meksyk, no to już się trochę go zwolnił, trochę się rozpadł i teraz znowu się rozwija, więc zobaczymy, jaki będzie, jaka kategoria, z czym dojdzie do Teksasu. Jeszcze parę jest miejsc wolnych. Czekajcie, tutaj będę w tą stronę was skieruję, bo tu będzie ta ślizgawka wodna. Oni już stąd ściągnęli ją. Oh. No trudno, nie zobaczyliście. No a tak wyglądają właśnie kampingi. Jest fajnie, bo jest zielono, dużo drzew, cienia. Wiecie, namioty tak samo tu można. Dużo ludzi w namiotach. Tak samo. Że nie wiem, no wczoraj to była taka paruwa, więc ja nie wiem, jak oni w tych namiotach wytrzymali. Wiadomo, jest elektryka, mają te wiatraki. My też, jak żeśmy wczoraj siedzieli, ja włączyłem 3 wiatraki i było super. Nawet później żeśmy zapomnieli, że mamy wiatraki, mówimy, ale briza przyszła, ale fajnie, a tu wiatraki, kurde. Bo tutaj mieli po prawej stronie, mieli właśnie mały. Także to jest duży camping. W prawo jest wyjazd i do rampy, a w lewo z powrotem wracamy na nasz camping. Są prysznice. Tu jest właśnie overflow parking taki, że można sobie, jak macie wódkę, to tu się staje. No i my jesteśmy campsite od 79 do 148, a tam dalej od campsite 1 do 78. Także duży jest, bardzo duży jest camping, moi drodzy. Ups. Dobrze, już te jezioro się podniosło, więc może szkoda, że moja motorówka nie działa. Pewnie będę musiał po nią jechać w niedzielę, bo jak ma padać, bo ma padać przez ten huragan poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, więc nie wiem, nie chcę, żeby ona tam stała i się moczyła, bo później pleść, trzeba będzie czyścić siedzenia, bo to zaraz wszystko się zrobi czarne, pleśnieje szybko. Także takie buty, moi drodzy. No dobra. Ja już tutaj podjeżdżam do moich. A w ogóle wczoraj był 4 lipca, wiecie, święto u nas, więc fajerwerki były. Myśmy nic nie przynieśli, bo tutaj do parku nie można. Ale było słychać. Nie było widać, ale było słychać, więc było też spoko. Dobra, moi drodzy, ja już jestem. Idę jakieś burgery na grilla sadzić. Dzieci pójdą zaraz właśnie na łowić ryby. Także patrzcie, tutaj ten namiot taki tipi. Także zjemy, posiedzimy, bo już fajnie chłodno, jak mówię. Nawet 82 stopnie, a było stuwa cały czas. Więc napiszę, ile to jest, co słyszę. Dobra, moi drodzy. Ja lecę. Trzymajcie się. Hejka. Do jutra. Tak się prezentuje jezioro. Jest właśnie 90% wypełnione. Także z
spoko. A właśnie nasze jeziora, które są ponad 100, spuszczałem wodę i właśnie wchodzi do tego jeziora. Więc to jezioro było 60%, teraz jest 90%. Także jest super. My bierzemy kajak, zjedziemy tam na rampę i będziemy chillować. Policja. Tak jeziorko wygląda. Kajaczek. Także super jest. Fajna pogoda. Już się zrobiło chłodno, bo było tak gorąco, że szok. Dobra, moi drodzy. Zakończam ten filmik. Oto tym widoczkiem. Dziękuję. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie.